Otwieram 26. sesję Rady Ministerów. Proszę o zalogowanie się. Stwierdzam, że na stan 14 radnych chcecie uczestniczyć zgodnie z obecności 11 radnych, co stanowi kworum, który może obradować i podejmować uchwałę Rady Gminy. Serdecznie witam panie i panów radnych, panie Grażynę Siborską, wójta gminy, pana Tomasza Rozbowskiego, zastępcy wójta gminy, ale wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad 26. sesji Rady Gminy Sterny. Punkt pierwszy, otwarcie i sprawozdanie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja o realizacji uchwały Rady Gminy, działalności wójta za okres między sesjami Rady Gminy. Punkt czwarty, wnioski i oświadczenia radnych. Punkt piąty, zapytania mieszkańców. Punkt szósty, przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy. Sterny kształtowali się w wydziale prognozy finansowej z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za okres pierwsze półrocze 2021 oraz wraz z opinią RIO o sprawozdaniu. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tak ministerii na rok 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie ministerii na 2021 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody grupy drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiące działkę numer ewidencyjny 170 położony w obrębie ewidencyjnym Sterny. Zdjęcie ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody przy jednocześnie wykonaniu nasady zmiennych w tym samym gatunku w miejscu usuwania drzew oraz usuwania zakresu jego ochrony. Ustalenie zakresu jego ochrony. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaniesienia odcinka dotychczasowej drogi powiatowej numer 3908 do kategorii dróg gminnych. Punkt 11. Podjęcie uchwały w zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w obrębie podróży finansowej Kristeli na lata 2021-2030. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej ministerii na lata 2021. Punkt 14. Odpowiedzi na wnioski radnych oraz zapytania mieszkańców. Punkt 15. Przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Gminy Turbiny w dniu 20 lipca 2021 roku. Punkt 16. Zamknięcie sesji. I ja na początku wnoszę o usunięcie punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody grupy drzew rosnących w pasie drogi gminy stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 170 położonej w obrębie gminy ewidencyjnym Sterny. Tu chodzi o to, że w związku z nie, z brakiem otrzymania przeciw, kto się wstrzymał, także wszyscy. Porządek obrad po zmianę. Punkt pierwszy, otwarcie i sprawozdanie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja o realizacji uchwały Rady Gminy i działalności wójta za okres między sesjami Rady Gminy. Punkt czwarty, wnioski i oświadczenia radnych. Punkt piąty, zapytanie mieszkańców. Punkt szósty, przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się w budżecie prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za okres pierwsze półrocze 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniu. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych jak ministerii na rok 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sterni 2021. W 9. podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka dotychczasowej drogi powiatowej nr 3908 OKDR Goli dróg gminnych. W 10. podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie kasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. W 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletnich prognoz finansowych ministerstwa na lata 2021-2030. Po 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej ministerstwa na 2021. Punkt 13. Odpowiedzi na wnioski radnych oraz zapytania mieszkańców. Punkt 14. Przyjęcie protokołu 25. sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lipca 2021. Punkt 15. Zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o wciśnięcie przycisku. Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji od 20 lipca do dzisiaj do 24 września. Rada Gminy na sesji w dniu 20 lipca podjęła 4 uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sterny. Druga uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej kwoty za wysiedlenie dziecka w gminnym klubie dziecięcym w Sterlinie. Trzecia uchwała w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Sterlin na lata 2021-2030 i czwarta uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterlin na rok bieżący, na rok 2021. W okresie między sesjami wójt wydał 12 zarządzeń. Pierwsze zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterlin na rok 2021 to zarządzenie dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz zmian między paragrafami. Drugie zarządzenie w sprawie zarządzenia wyboru przedterminowi do organów sołectwa Matejki. Trzecie zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień przeciw COVID-19. I następne zarządzenie z tym związane, że w sprawie zasad ewidencjonowania operacji księgowych dla projektu promocja szczepień przeciwko COVID-19. Następne zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków gminy Sterny. Chodzi o drewniany budynek kościoła i drewnianą dzwonnicę w miejscowości Seroczyn w związku z zamiarem przemieszczenia tych budynków. Następne zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sterny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze tego roku. W sprawie następne zarządzenie wydane przez wójta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji petycji socjoterapeutycznej. W sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z przejściem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na emeryturę. Te zmiany dotyczą składu osobowego. W sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterny z tytułu dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone realizowane przez Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmiany tutaj między paragrafami. W sprawie sprzedaży materiałów będących na składzie magazynu, chodzi tutaj o płytki gry z ilości 52 m2 o sprzedaż.
Następne jest orzeczenie w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na promocję szczepień. Chodzi tutaj o zakup tych materiałów edukacyjnych na gadżety. W sprawie zasad ewidencjonowania operacji księgowych dla projektu przebudowa drogi gminnej na odcinku Chącyn-Kolonia-Saroczyn oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaleś na podstawie zawartej umowy z wojewodą mazowieckim w dniu 11 sierpnia w ramach projektu Fundusz Rozwoju Dróg na kwotę prawie 900 tysięcy złotych, to jest 889 482 złotych. Już te inwestycje, na które została właśnie podpisana ta umowa z wojewodą mazowieckim, zostały zakończone. Została zakończona właśnie przebudowa drogi w miejscowości Zaleś. Inwestycja ta została zrealizowana przy dofinansowaniu 70% w ramach tego właśnie projektu rządowego programu Funduszu Rozwoju Dróg i wykonana została nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej z dwóch warstw miożącej 5 cm i warstwy wcieranej 4 cm. Zakończona została również przebudowa drugiej drogi. To było w jednym wniosku złożone, ale jako drugi odcinek przebudowa drogi na odcinku Kolonia-Saroczyn. Tutaj też dofinansowanie 70% w ramach tego samego programu Funduszu Rozwoju Dróg. I też wykonana została tutaj nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej 5 cm, warstwy wcieranej 4 cm. Długość odcinka 2 km 35 metrów. Zakończona została również przebudowa drogi w miejscowości Dzięczowi Kolonia. Umowa z wykonawcą na kwotę, umowa podpisana z wykonawcą firmą Wiklusz opiewała na kwotę 279 977 zł. Dofinansowanie tutaj było niewielkie, 50 tysięcy tylko, co stanowi zaledwie 18%, bo to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. We wrześniu, w miesiącu wrześniu odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Grunty. Tutaj swoją obecnością zaszczycił nas nasz wiceminister zdrowia, senator nasz, pan Waldemar Krasta, był obecny również wicewojewoda mazowiecki, pan Sylwester Dąbrowski, była pani Anna Kaszuba, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Prowadzimy, jeśli chodzi o te inwestycje na tych drogach, także w tym roku już zostały zakończone cztery inwestycje drogowe. Wszystkie inwestycje z dofinansowaniem, no ta jedna trochę z mniejszym tym dofinansowaniem, tak jak powiedziałam, 12%, 70%, ale wszystkie były z dofinansowaniem z zewnątrz. Także cztery inwestycje w tym roku już zakończyliśmy. Chcę powiedzieć, że prowadzimy w większości przypadków we własnym zakresie bieżące utrzymanie dróg gminnych. Posiadamy ciągnik, równiarkę, kosiarkę, także wykonane było w większości przypadków już dwukrotne koszenie poboczy przy drogach gminnych. Profilowanie nawierzchni dróg gminnych przy użyciu naszej tej równiarki. Wykonana również była usługa mulczowania oraz usługa naprawy nawierzchni tych naszych dróg gminnych asfaltowych przy użyciu grysu i emulsji. To informowałam Państwa na poprzedniej sesji, że taka usługa na tam, gdzie były zgłaszane, żeby wykonać jakieś właśnie takie naprawy na tych naszych drogach asfaltowych, tych naszych gminnych drogach, to były wykonane. W dniu 30 sierpnia odbyło się spotkanie tutaj u nas w gminie, na którym została podpisana umowa pomiędzy Polską Spółką Gazowniczą a wykonawcami. Przez to podpisanie tej umowy, przez to symboliczne podpisanie tej umowy Polskiej Spółki Gazowniczej z wykonawcami rozpoczął się pierwszy etap gazyfikacji gminy Sterling.
tutaj ta gazyfikacja będzie polegała na wykorzystaniu stacji, regazyfikacji stacji LNG na gaz skroplony i koszt inwestycji pierwszego tego etapu wyniesie ponad 2 miliony złotych, co powiedzieć, że te koszty będą po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa. Gmina tutaj nie ponosi żadnych kosztów. I zakończenie tego pierwszego etapu gazyfikacji Sterdy planowane jest na maj 2023 roku. To będzie taki odcinek, planowany odcinek, ten w pierwszym etapie, to jest około 4,5 km. 22 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe, w tym roku te dożynki powiatowe odbyły się w sąsiedniej naszej gminie, w Ceranowie. Chciałam tutaj pogratulować, bo w tym roku wieniec dożynkowy, który był przygotowany przez Sołectwo Golanki i Sołectwo Lepiecie, zdobył drugie miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Także no, serdecznie gratuluję tutaj sołtysom z miejscowości Lepiecie, z miejscowości Golanki oraz mieszkańcom, którzy się zaangażowali w wykonanie tego pięknego wieńca. Drugie miejsce. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. Gmina Sterdyń włączyła się w kampanię informacyjno-promocyjną zachęcającą mieszkańców do zaszczepienia się przeciw COVID-19. W ramach tej akcji szczepili się, rozdawane były ulotki, gadżety. My jako gmina otrzymaliśmy 10 tysięcy na promocję. Te pieniążki wydane zostały na te materiały edukacyjne, materiały promocyjne. W dniu 19, w ramach tej akcji promocyjnej, w dniu 19 września, w Gminie Ośrodku Kultury i Sportu, zorganizowany został mobilny punkt szczepień przy współpracy z SPSOS-em w Sokołowie Podlaskim i z OSP Mursy Stare. Chcę powiedzieć, że do akcji promocyjnej włączyły się również koła gospodyń i z terenu naszej gminy włączyły się dwa koła gospodyń, koło gospodyń wiejskich Dzięciowy i Dalszej, koło gospodyń wiejskich Serodczyn. Te koła zorganizowały pikniki z mobilnym punktem szczepień, bo była taka możliwość, że do 15 września koła gospodyń wiejskich mogły złożyć wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zorganizowanie takich pikników, gdzie głównym celem była właśnie promocja szczepień i to była możliwość uzyskania dofinansowania do 8 tysięcy złotych na koło. 26 września w sobotę odbył się gminny Hubertus. Organizatorami tego gminnego Hubertusa, to już był czwarty gminny Hubertus, był gmina Sterdyń, Stajnia Macieja, Gmina Ośrodek Kultury i Sportu i Zespół Szkół w Sterdyni. W tym roku obchody Hubertusa odbyły się w Stajni u Macieja. Chciałam przypomnieć, że zostały jeszcze dzisiejszym dwa dni, bo 30 września kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przypominam, jeżeli ktoś się nie spisał, to bardzo prosimy o spisanie się, bo to jest udział w tym powszechnym spisie. Jest to obowiązek każdego obywatela. Także przypominam jeszcze raz, żeby później nie było takiej przykrej niespodzianki. W Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. To też o tym przypominam. Na terenie gminy odbywa się już inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Już ankieterzy pracują w terenie. Ta ankietyzacja ma się zakończyć 24 października tego roku, ale już ankieterzy, już niektórych z sołectwa mam tutaj informację, że już ruszyli w teren. Do 30 września koła gospodyń wiejskich, czyli też zostało już tylko dzisiejszy dzień i jutrzejszy,
mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań. Wnioski te składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tutaj w naszym biurze powiatowym w Sokołowie Podlaskim. Wysokość dofinansowania zależy tutaj od ilości członków i tak. Dla kół gospodyń liczących do 30 osób, takie koło, które liczy, to jest dofinansowanie 5000 zł, od 31 członków do 75 to już jest kwota 6000 zł. Dla kół liczniejszych to jest 7000 zł. Także zachęcam do tego, żeby składać te wnioski, żeby w tych miejscowościach na terenie naszej gminy na dzień dzisiejszy mamy takich 5 kół ale myślę, że ten termin nie będzie, proszę się trzymać tego terminu do 30 września. Ktoś jest zainteresowany, żeby utworzyć koło gospodyń w swojej miejscowości, w swoim sołectwie, to proszę do 30 września przestrzegać tego terminu. Gmina Sterdyń uzyskała dofinansowanie na zakup komputerów dla szkoły w Łazowie i we wrześniu, chyba 14 września została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Programu Przygotowania Szkół Nauczycieli i Uczniów do Zdalnego Nauczania. Gmina otrzyma dofinansowanie na zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarki. W tamtym roku taki sprzęt otrzymała gmina, otrzymała szkoła, tutaj zespół szkół w Sterdynie. W tym roku złożyliśmy drugi wniosek i z listy rezerwowej otrzymaliśmy dofinansowanie na ten sprzęt komputerowy dla szkoły w Łazowie. Gmina Sterdyń również podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na dofinansowanie, na zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu naszej gminy. Jest to dofinansowanie w kwocie 27 770 zł i to dofinansowanie wynosi 100%. Nie ma tutaj udziału własnego ani gminy, ani mieszkańców. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś zgłoszenia? Ja nie chcę go już zbierać. Już. Zbierali. Już. Zbierają? Już. Nie ma. To umowa jest podpisywana już, jak jest umowa. Nie ma pytań do przedstawiania informacji. To jest dopiero umowa podpisywana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dziękuję. Ja to przepraszam. Ale wnioski cały czas przyjmujemy. To będą przy następnych. A jeśli korzystamy, ten program zbierania unieszkodliwiania azbestu u nas już funkcjonuje kilka lat. My co roku zbieramy te wnioski i zbieramy wnioski od mieszkańców. Proszę już, jeżeli ktoś w tym roku nie złożył wniosku, to proszę składać już do nas, do urzędu wnioski, bo jak jest termin składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to wówczas my musimy mieć wnioski od mieszkańców. Także proszę teraz składać wnioski już na następny rok, bo nabór wniosków do Wojewódzkiego Funduszu to jest tak na wiosnę, jest ogłoszony i trwa krótko, dlatego musimy mieć orientację, ile osób jest zainteresowanych tym unieszkodliwianiem azbestu. Ja na samym początku mówię, że mi daleko się umknęło. Witamy sołtysa nowo wybranego wsi Matejki. Także życzymy dobrej współpracy z gminą, no i dla dobra Matei. Po raz pierwszy. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 4. Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę Pani. Ja chciałam zapytać o folię rolnicze. Co z tym? Czy coś w ogóle będzie się działo w tym roku? Proszę dalej.
która na komisji. Dobrze. Nie ma, bo ktoś powie, że nie pytają. Pytali się dużo na komisja. Komisja była dwa dni temu, także... Ale na folii nie było ruchu, no akurat nie, oczywiście, no. To się to już przypomni. Ja tłumaczę się radnych według sołtysów Lewicy nie interpretują. Trzeba składać lub mieli. Ktoś się składa były. Były już składane. Ja wiem. Ale trzeba też dokładać, jeżeli mamy dodatkowe. Przystępujemy do punktu piątego. Zapytania mieszkańców. Sołtysów, proszę bardzo. A pani nie wie, jak idzie zbierać te folie? Nie, to wiecie, jak podać. Jest tego sporo. Dobra, proszę, sołtysów. Między innymi zostanie wytyczona droga. Zostało zapisane, że zostaną zdobione granice. Wójt wydał zlecenie, niezgodne z tą uchwałą. Wójt zlecił wskazanie granicy działki z drogi z ponad 50 działkami. Są to działki znajdujące się po jednej stronie drogi. W tej chwili zaostrzające pomiary nie może być zapłacone ze środków Funduszu Sołeckiego, ponieważ zlecenie nie jest zgodne z naszą uchwałą, którą podjęliśmy wtedy na zebraniu. Wójt wydał bezzasadnie zlecenie pomiarów i tym samym niepotrzebnie jest wydane środków, bo zostanie to zapłacone prawdopodobnie z wolnych środków Urzędu Gminy. No. Także proszę Radę o zajęcie. O zajęcie. Dobrze. Kto jeszcze z mieszkańców? Proszę bardzo. Chciałem się pytać, czy tam koło Błaszczuka, czy to drogę, żeby jakoś gmina coś wystąpiła, żeby to one naprawiali. To ja. To ten kawałek taki? A no grobnie się idzie zrobić. Ale ten od tej góry, powiatowej w kierunku nowej. Od mostu. Za mostem. No tak, za mostem. Ale z powiatu nie ma żadnego radnego. Nie. Bo to to wybiera. Kto jeszcze? Proszę bardzo, kto z sołtysów, mieszkańców? Dobrze, nie widzę. Przystępujemy do punktu szóstego. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu ministerium przygotowali się w rzeczy powody finansowej, a informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za okres pierwsze półrocze 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Ochrony o sprawozdaniu. I ja tu powiem tak, informacja została szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji. Czy są jakieś pytania do przedstawionej komisji sprawozdania? Stwierdzam, że Rada Gminy sprawozdanie przyjęła. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla gminy Sterlin na rok 2021. Uchwała Rady Gminy Sterlin o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Sterlin na rok 2021.
na podstawie artykułu 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu do przyszłości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Ministerii uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 21 łamane przez 114 łamane przez 20 Rada Gminy Stedyń z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Stedyń na rok 2021 w załączniku nr 1. Punkt 6 otrzymuje brzmienie. Plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 0 zł. Zakup występów artystycznych oraz warsztatów 6 tysięcy, organizowanie konkursów, zakup nagród 2,5 tysiąca, wynagrodzenie członków komisji 18 300 zł, szkolenia 1000 zł, zakup materiałów, ulotek, drogo i środków czystości 2237 zł i 13 groszy, opłacenie badania przez biegłego osób uzależnionych od alkoholu 3,5 tysiąca, opłaty sądowe 460 zł, wynagrodzenie osób dyżurujących w punkcie konsultacyjnym 3600, organizacja imprezy sportowej rozrywkowej o tematyce prozdrowotnej 0 zł, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, płace wychowawcze świetlicy z pochodnymi 25 176 zł, wynagrodzenie umowa zlecenie 800 zł, materiały środki czystości 6224 zł, działanie na rzecz odżywiania, zakup artykułów spożywczych 1000 zł, usługi 50 zł, internet 700 zł i podróże służbowe 150 zł. Razem 71 727 zł i 13 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stedyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę radnych o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Nie ma zasięgu. No właśnie mamy kłopot z internetem. Nie, no to widziałem, że wszyscy. Kto się sprzeciw? Kto się wstrzymał? To także 11 za, ale... Dobrze jest. A to ona poleciała szukać internetu. Zasięg jest. No nie spełnił przez... Znalazłaś? Ale nie, internet pan nie dzieje. Jest, no przecież jest. Głosowanie. Głosujemy. Najlepiej to można by teraz odpowiedzieć. I pasuje. Za 11, tak jak było. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na siedzenia 2021. Uchwała Rady Gminy Stedyń o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stedyń w 2021 roku. Paragraf 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stedyń w 2021 roku stanowiącym załącznik do uchwały nr 22 łamane przez 124 łamane przez 21 Rada Gminy Stedyń z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stedyń w 2021 roku, paragraf 12, otrzymuje brzmienie. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Stedyń w wysokości 12 500 zł, w tym
9,5 tysiąca na odłowienie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Sterny, zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku. Punkt drugi, 3 tysiące na realizację pozostałych zadań w ramach podpisanych umów i zleceń. 200 zł na opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 150 zł na usypianie ślepych miotów. 850 zł zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i inne usługi lecznicze. 1800 zł na pozostałe zadania oraz gospodarstwa rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt oraz działania edukacyjne będą prowadzone wspólnie z instytucjami wymienionymi w paragrafie 11 nieodpłatnie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę radnych o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia odcinka dotychczasowej drogi powiatowej nr 6908 do kategorii dróg gminnych. Uchwała Rady Gminy Sterni w sprawie zaliczenia odcinka dotychczasowej drogi powiatowej nr 3908W do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 7 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu sokołowskiego uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek dotychczasowej drogi kategorii powiatowej nr 3908W obejmujący działki ewidencyjne nr 1722, 1949, 2484, 2494 w obrębie ewidencyjnym ładów gmina Sterny. Paragraf drugi. Zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2022 roku po pozbawieniu określonego w artykule 1 odcinka drogi kategorii drogi powiatowej. Paragraf trzeci. Położenie i przebieg drogi, o której mowa w paragrafie pierwszym, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sterny. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę radnych o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Uchwała Rady Gminy Sterny o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz artykułu 6 ustawy 12 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa Rada Gminy Sterny uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 4 łamane przez 22 łamane przez 19 Rada Gminy Sterny z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego leśnego
Punkt 14 otrzymuje brzmienie. 14 Matejki Anna Wicencia. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sternik. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę radnych o przyjęcie przeciwnego podniesienia. Za jednogłośnie. Przystępujemy do punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wyliczeń programu finansowych na Stedyń na lata 2027-2030. Uchwała Rady Gminy Stedyń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stedyń na lata 2021-2030. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Stedyń uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stedyń na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej. 2. Załącznikiem nr 2 objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę radnych o wciśnięcie przycisku. Jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej uzyskania na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy Stedyń z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stedyń na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Stedyń uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1. Plan po zmianach wynosi łącznie 18 191 824 zł i 2 grosze. Z tego bieżące w kwocie 17 080 449 zł i 31 groszy. Majątkowe w kwocie 1 111 344 zł i 71 groszy. Drugie, punkt drugi. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 2. Plan po zmianach wynosi łącznie 19 940 280 zł 88 groszy. Z tego bieżące w kwocie 16 341 tysięcy 735,80 groszy. Majątkowe w kwocie 3 598 545,08 groszy. Dokonuje się zmian limitów wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 3. Paragraf drugi. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10 milionów, który po zmianach wynosi 1 748 486,86 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 4 ustawy w kwocie 514 311 zł i 15 groszy oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, o których mowa w artykule 217 w kwocie 1 234 145,71 zł. Dla przychodów po zmianach wynosi 1 940 797,66 zł. Plan rozchodów 192 383 zł. Zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą nr 5. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem uchwały proszę radnych o wyślizgnięcie? Wszystko jednogłośnie. To jest pod 13 odpowiedzi na wnioski Rady o zabranie mieszkańców. Ja, jeśli chodzi o folię rolniczą. Może lepiej usiąść, bo są problemy. Jeśli chodzi o folię rolniczą, tak jak Państwa informowałam, w tym roku został uruchomiony po raz drugi nabór z rządowego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór folii rolniczej. Termin składania wniosków był do 15 września. My, jako gmina, taki wniosek złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór folii rolniczej i innych odpadów powstałych z produkcji rolniczej. Chodzi tutaj o sznurki, siatki do wijania balotów i opakowania po nawozach. Taki wniosek został złożony do 15. Jeśli chodzi o ilość folii, jak wynikała z deklaracji przez Państwa złożonych, to jest ponad chyba tam 200 ton tej folii. Termin był składania do 15 września, także myślę, że w tym roku będzie może rozstrzygnięcie tego naboru, a odbiór tej folii planujemy w roku następnym. No nie w miesiącach tych zimowych, nie styczeń, luty, ale myślę, że marzec, kwiecień zorganizujemy taki odbiór tej folii i to będzie w jednym terminie ta folia odebrana i odbiór będzie tak, jak było to w poprzednim roku, zorganizowany ten punkt odbioru na Targowicy. Wydaje mi się, że poprzednio, jak była ta folia odbierana, poszło nam to bardzo sprawnie. Ja też miałam obawy, jak to będzie przebiegało, ale poszło bardzo sprawnie. Tak jak był pierwszy termin tego odbioru, to nie wszyscy no, byli przygotowani na to, chociaż myśmy informowali, że trzeba posegregować. I później, jak ktoś przywiózł nieposegregowaną, no to pojechał do domu, posegregował i później wszystko szybko, naprawdę, sprawnie to poszło. Taki na wiosnę chcemy to też tak zorganizować. Wniosek został złożony. Ja informowałam Państwa i na ostatniej sesji, żeby składać te deklaracje, no to trzeba... wziąć te miesiące styczeń, luty i marzec, bo tak jak no, ta folia no, cały czas jest w gospodarstwie, jeszcze te ilości pod uwagę wziąć, żeby po prostu no, przywieźć no, takie ilości, jak Państwoście zadeklarowali. My złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu. Dobrze, że ten program został uruchomiony, bo naprawdę były bardzo duże problemy z tą folią. Poprzednio to przytrzymywaliście Państwo w gospodarstwach, no 2-3 lata tą folię. Teraz ta folia jest, no proszę przetrzymać tą folię w gospodarstwie ten rok i tak, no mówię, może w kwietniu właśnie zorganizujemy z tym, że to będzie jeden odbiór, nie będzie trzy, będzie jeden odbiór i proszę, jak ustalimy już, kiedy będzie ten odbiór, na pewno Państwo będziecie wiedzieć, Państwo sołtysi, na pewno taką informację mieć będziecie. I wszyscy przyjadą tutaj do Sterdyni na Targowice. Wiem, że były też propozycje, żeby to powsiach, ale jest we wniosku, jest taki wymóg, żeby to był jeden punkt zorganizowany na terenie gminy. Chyba
chyba to i technicznie by było takie to niewykonalne, żeby to jeździć i to kilka tych samochodów, bo to segregacja, oddzielnie czarno, oddzielnie biało, oddzielnie sznurki, także tutaj to sprawnie poszło. Także będzie odbiór folii, proszę cierpliwie przetrzymać tą folię do może marzec, kwiecień, mówię, zorganizujemy i taki odbiór, także bardzo proszę o cierpliwość. Wniosek został złożony do Narodowego Funduszu, jako gmina złożyliśmy i myślę, że jak będziemy mieć jakieś informacje odnośnie rozstrzygnięcia tego naboru konkursu, będziemy Państwa informować w tym zakresie. Jeśli chodzi o drugie tutaj to pytanie o tą drogę powiatową, myślę, że to jest nieduży odcinek, bo to jest chyba 250 metrów tej drogi, to jest odcinek drogi powiatowej, od drogi powiatowej w kierunku tutaj, no Zalesia, chodzi tutaj o ten odcinek, gdzie jest skręt na Zaleś, to jest odcinek niewielki. Myślę, to jest odcinek, tak, to jest odcinek drogi powiatowej, bo później jest już droga gminna w kierunku Zalesia, ale ten 250 metrów, to ta droga dalej się ciągnie na Nową Wieś, ale chodzi o ten odcinek, gdzie położony jest asfalt, który asfalt jest bardzo zniszczony, bo tam dalej już na w kierunku Nowej Wsi, no to jest droga żwirowa, ale chodzi o ten odcinek asfaltowy. Także myślę, że tutaj no ja do powiatu wielokrotnie zgłaszałam, bo rzeczywiście ten odcinek jest bardzo, bardzo, bardzo zły. Jak są po opadach, to jest po prostu też jechać. Trudno jest przejechać, także on wymaga takiej generalnej naprawy. Ja to już zgłaszałam i teraz też to zgłoszę, ten odcinek. Jeśli chodzi o tą sprawę, co przedstawiał pan sołtys z Wazowa, tutaj pani kierownik, pani Czarnocka przedstawi tą sprawę, bo nam prawie już całej tej korespondencji z panem sołtysem uzbierał się prawie już segregator, ale tutaj pani kierownik przedstawi, ja później jeszcze uzupełnię. Bardzo proszę, pani Jadzie. Odnośnie drogi, może najpierw tej Władowie. Na zebraniu miejskim. Może do mikrofonu. Tak, to zamiast mnie. Dobrze. Później jak to się no, zgodnie z wnioskiem zebrania miejskiego jest zapis. Zapis uzasadnienia czytam. Wznowienie granic drogi 668 i w ślad za tym poszło zlecenie. Zlecenie, to w zleceniu jest zapis. Wskazanie przebiegu granicy działki gminnej drogi 668 z działkami i tych działek wymienionych jest 53. Droga jest o długości 1530 metrów. Jest drogą gruntową o szerokości 3-metrowej. I tak się składa, że z jednej strony graniczy z działkami gruntów ornych w liczbie 53, a od strony miejscowości Seroczyn graniczy z użytkami w obie kultury. To mapę. To jest załącznik do wniosku zebrania miejskiego. Tam jest, było obecnych na tym zebraniu 7 mieszkańców miejscowości Łapsów wtedy. No. Także może Państwo raz i to mapę zobaczą. I my informowaliśmy wtedy sołtysa, że zlecamy, ale z jednej strony, bo wystąpiliśmy z zapytaniem do geodetów, do trzech geodetów i najtańsza oferta to była 6 tysięcy złotych, czyli że tyle, ile Państwo
mieszkańcy z miejscowości Łazów zabezpieczyli w ramach Funduszu Sołeckiego na wznowienie, na wyznaczenie granic tej drogi. No, ale na etapie wyznaczenia, ja nie, no, tam nie ma dokładnych miar w tym miejscu, co nam geodeta mówił. Zwłaszcza geodeta napomniał na brak współpracy. Dwa razy ginęły geodecie paliki. Musiał ponownie przyjeżdżać ze swoimi tymi urządzeniami geodezyjnymi i ponownie wznawiać. Teraz był też chyba atak na paliki, no bo interweniowała policja. I na jakim etapie jest obecnie to wyznaczanie? Geodeta złożył dokumenty do składnicy geodezyjnej celem zarejestrowania. Jeżeli my zobaczymy te dokumenty zarejestrowane w składnicy geodezyjnej, wtedy z panem sołtysem i my tutaj jako przedstawiciele Urzędu Gminy przejedziemy się po tej drodze właśnie tej 3-metrowej. Po 3-metrowej drodze gruntowej. No, także... Także to jest taka droga, która no z jednej strony to jest tych działek, co szerszych jest dużo, właśnie 53, ale z drugiej strony to są łąki, no które są no naprawdę metrowe, dwumetrowe, 203 ich jest. No, także zlecone jest z jednej strony. No a korespondencja jest no z panem sołtysem to bardzo no to już taka, no chyba z 9 pism mamy odnośnie tej korespondencji. Ja mam pytanie, czy to na przykład chodziło o wytyczenie przykładowo granicy działki z drogą, czy chodzi o to, żeby poszerzenie tej drogi? Nie, poszerzenie. No nie wiem, jeśli po prostu to tak jakby przeciwko tych, co to zarządzali tym przykładowo funduszem, nie? No nie wiem, co tam, może dwóch zarządziło, może tego tu chodzi, o to głównie może bardziej. Nie, no chodzi o to, żeby... No bo 7 mieszkańców jest łącznie z panem sołtysem podpisanych na tym. To jest zebranie. No ale słuchajcie państwo, sołtys zarzuca nam, że nie wytyczyliśmy tak po drugiej stronie tej drogi. Ja tłumaczę, że tak jak tu przedstawione było, po jednej stronie jest działek 50, po drugiej stronie działek jest 200. 203. Działki są wąskie. W funduszu jest ile to? 6000 złotych na wyznaczenie drogi. No to z jednej zdecydowaliśmy, że wyznaczymy z jednej strony tą, tam gdzie jest 50 tych działek, bo z tej drugiej strony 200 tych działek, ja nie wiem nawet ile to by kosztowało, te 200 tych działek wyznaczyć, no ale jak jest z jednej strony wyznaczona granica pas drogowy, no to jak jest droga 3 metry, no to wystarczy chyba od tej wyznaczonej z tej strony, z jednej strony drogi 3 metry odmierzyć i mamy już problem rozwiązany. No 200 działek teraz, że dlaczego z drugiej strony nie, no cóż to mi dało. Droga jest 3 metry, droga jest 3 metrowa i drogi, bo tu nie chodzi o poszerzenie, chodzi o wyznaczenie. Droga jest gruntowa, 3 metrowa droga i z jednej strony i na zebraniu sołeckim było w protokół, tak było przedstawione, wytyczenie drogi. No więc skoro z jednej strony jest wytyczona droga, 3 metry, no i nie wiem naprawdę, no korespondencja jest już zbierała nam się to sporo. Nic nie da, jak wyrzucane są paliki, no co to da? Ale co było celem tych działań, bo ja dalej nie rozumiem. Nie działek, tylko granicy drogi. Ty nie, no rozumiem, ale co za tym to wyznaczenie? Droga się zmieniła, czy została tak się zmniejszyła? Zmniejszyła jak? Poszła w pole, nie było tak. Chcieliśmy wyznaczyć tą drogę, prawda? Droga biegła w lewo, prawo, nie wiadomo gdzie, prawda? Chcieliśmy wyznaczyć, żeby wiedzieć, w którym miejscu otwarte, to chodziło. To było celem. W ten sposób. A tutaj wójt zadecydował, jak ma już rozdysponowany nasz fundusz. Nie mógł tego zrobić. My to robimy na zebraniu wyznaczenie granic drogi. No ja nie rozumiem, naprawdę. Już teraz to nie rozumiem. Mogę? No. Wystarczy rozlecać wskazanie granic drogi, a nie drogi z działkami. I tu pani wójt mówi, że jak jest jaki koszt, tak? Chodzi o koszt, że duży.
bo tu jest 250, czyli powiedzmy razem wychodzi, że około 20 paru tysięcy, tak? Dobrze, nie, 50 działek, a 200 no, działek. Razy 4, no, to 6, razy 4. To ponad 30 tysięcy, tak? Tak bym wychodził. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Dlatego, tak. Teraz to już nie, tam dlatego ciężko będzie znaleźć takiego, co liczy, jak wyrzucane są te. Tak, kolegi. No właśnie, będzie ciężko znaleźć. Ale dlaczego kwalifikacje są wyrzucane? Bo co, wam się nie zgadza, coś? Nie, nie, nie. Za wyrzucenie kwalifikacji to 25 tysięcy kary. Moim zdaniem. I zapłacenie za tego monetę. Tak. Tak. Tak, to jest policja już się interweniowała. Policja interweniowała. Tak, interweniowała tak? Tak, tak. Ale nie odejdę dwa razy odejdę w przynajmniej granicę, te paliki są wyrzucane. Że droga powinna iść łąkami, no. No jak można przesunąć drogę w łąki? A działek, co by wyrzucił, że łąk jest 200. A to czy nie ono się przesunęło? Nie, no to tak jest nie. Bez ludzi inaczej powinna iść. No. A no to tego my nie rozumiemy. Każdy jeden indywidualnie ma tak, że się zdaje. Ale nikt mieszkańców zarzutu nie zgłasza. Przypadł z tym problemem do mnie, tego informacji. Nie, przyszliby do was, przynajmniej jeden telefon byłby do nas. Nie było. Jeżeli ktoś by nie był w stanie przyjść, to by zadzwonił. Ale oprócz korespondencji pana sołtysa nikt nie pofatygował się nawet ani osobiście, ani telefonicznie. Ponieważ ja jestem przedstawicielem, że państwo przychodzą do mnie. Ale do nas nikt się nie zgłasza. No i tutaj też kwestionowane są uprawnienia do geodety chyba. No właśnie, no to... Że geodeta, no geodeta dotyczył, no bo geodeta jest dwa razy na granicę. Granice. Gdzie się pieniądze darmo płatą wyrzucała? Czy rada ma jeszcze pytanie do mnie? Zanim tutaj mieli komisję decyzję, proszę zastanowić się, prawda? I przepraszamy do tego dokumentu też. A jakie my możemy decyzje, jak my nie prawnicy, prawnika nie mamy w tej chwili? No, ale co by musieli I zlecenie zostało zrobione na wznowienie tych granic po jednej stronie. Tak jak pan... Tak, i żeby jeszcze było po drugiej stronie, to by całość. Ale jeżeli po jednej stronie Funduszu Sołeckim jest zapisane 6 tysięcy złotych. Za 6 tysięcy złotych wyznaczymy granicę po jednej stronie. W przyszłym roku przeznaczycie 20 tysięcy na drugą stronę, wyznaczymy z drugiej strony. Sprawa jest załatwiona. Przemierzyć. Czego pan nie rozumie, panie sołtysie? Za 6 tysięcy nie robię z rąk do widoczności. Ja pomierzę za 3. Gazeta ustala z mieszkańcami. Ale za twój krok się jest zgodzi. A ustalenie z jedną stroną granicy, a ustalenie z dwoma stronami. To jest różnica, prawda? No dlatego mówię, za kwotę 6 tysięcy złotych ustalił jedną stronę. W przyszłości ustalimy drugą. W tym roku zamiast 200 pieniędzy na drugą stronę. W tym roku, jak już mnie zdecydowała w ten sposób. Ale po co w jednej stronie mieli tak? Nie, 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 zlecenie zostało dostosowane do kwoty, jaka była zabezpieczona, tak mi się wydaje, no bo 6 tysięcy złotych pozwoliło na wyznaczenie granic z jednej strony. Za te pieniądze tylko tyle geodeta jest w stanie zrobić. No, nie wytyczy z drugiej strony. Wydłuża drogę opuszczenie, prawda? Przetarg. Wyszła by kwota, tak?
Ale to nie, jaka kwota jest. I mieszkańcy albo przenoszą środki, albo rezygnują. Co z tego nie zrobił? Ale powyżej jakiejś. Ale kiedy mieliśmy zrobić ten przetarg? W którym momencie? Jeśli może pytanie o kwotę, ale było ustawione z śmieci. Są kwoty 6 tysięcy, tam mogła 7,5. Tak, 3 są. Ale który przetarg? Na całą drogę, to co my chcieliśmy. Nie to tak powiem. Ale my zamierzyliście kwotę 6 tysięcy złotych. Ale jeśli ma zdobyć, jaka to wam przetarg, i albo mieszkańcy przynoszą do granie miejskim, albo rezygnują z tego. No to wyznaczyliśmy, zrobiliśmy wyznaczenie na jedną drogę i wyszło, że zostało za 6 tysięcy złotych. I wyszło na to, że urząd podjął decyzję za mieszkańców. O tym zdaniem samym zdaniem nie umiarł. Ale na etapie zestawiającym panu było umówione wtedy. Proszę przedstawić dokument, na którym ja też coś takiego się zgodzimy. No nie robię ale jeśli chodzi o samochód, to jest ale to jest jeżeli droga ma 3 metry, wyznaczona jest z jednej strony droga i 3 metry, no to ja naprawdę no nie wiem o co chodzi. Zwłaszcza droga, ta droga po wyznaczeniu, no, po wyznaczeniu drugiej strony tych 200 działek, ona nie zmieni szerokości. Ona będzie dalej, ta droga dalej będzie 3 metrowa. To nie chodzi o poszerzenie, tylko o wyznaczenie. Mamy jedną stronę i teraz jest, z drugiej strony jest 200 działek. Jak drugą stronę wyznaczymy, ale droga pozostanie była 3-metrowa i dalej zostanie 3-metrowa droga. No nic się tutaj nie zmieni w tym zakresie. Pani mówi, że już wcale nie chodzi jak ta droga idzie, jak ona będzie, by to już lepsze. Chodzi o to, że gmina powinna mierzyć dwie strony, ustala się granice drogi z dwóch stron, nie z jednej. Powinna zrobić to tak, że tak zrobiła krótszy odcinek, 50 metrów, z dwóch stron. I w drugiej zgodnie z tym radem. Ale w drugiej to nie będzie. Poza krótką, to jest tak, to nie będzie. Granice się ustala. To tak, jak już nie wiem, ja chcę tylko wyznaczyć. Chciałbym powiedzieć w radzie, że właśnie te granice wysokie strony wtedy się ustawiają, nie przy jednej stronie. Dobra. Czyli, że jak wpłyną dokumenty ze stronnicy geodezyjnej, panie sołtysie, pojawimy się w terenie z geodetą, wspólnie z panem odjedziemy do drogi. No, tak, ja jeszcze tutaj jestem dosiadła odnośnie azbestu, bo wychodząc, no tutaj z koleżanką się kontaktowałam, bo miałam pytanie tu od pani sołtys, czy jeszcze przyjmiemy eternik. Tak, 25 ton możemy jeszcze w ramach tej umowy przyjąć. Także jeżeli ktoś ma eternik, to proszę was, żeby po tej sesji pojawić się. Ale to w tym roku się nadrobiło. Teraz w tych dniach. No, jeszcze możemy 25 ton przyjąć. No, ale tu parę no, jeżeli ktoś ma eternik zdjęty, czy tam ktoś z państwa radą, czy z państwa są wysył, gdzie kto ma ofoliowane, no to proszę, żeby po czwórką pojawił się i z panią prezydentą zgodnić. Jadziu, ja mam takie pytanie, a jak eternik leży nowy, gdzie to będzie ten zgodny eternik? My odbieramy nieodpłatnie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Trzeba z tego przyjęcie protokołu 25. sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lipca. Protokół został złożony. Czy są poprawki do protokołu? Nie. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu?
Ale się głosował? Tak. Coś tam... Głosować. Wyjść. Czy jak nie wyjdzie? Na pewno za. No i jak drugi porządek Rady Sesji. Wyczerpany dziękuję wszystkim. Tak, nie był udział na sesji. Zamykam 26 sesji Rady Ministerstwa.